Więc zanim zaczniemy grać, absolutnie to nie jest reklama, to jest polecenie wspaniałych produktów z Alice Games, takich Ja jak. jestem u siebie, to ja też pokażę. O, świetnie, te wspaniałe kostki O, do gier. ja mam takie piękne tutaj, o. O, cudo, po Co mam prostu jeszcze? tylko mieć, kupować wszystko. Strona Alice Games, link w opisie z kodem O, nie widać, LORMROKUJUM. kurde, ale tu jest wampireko. O, piękny, piękny. O. Dzięki. Znaleźliśmy zupełnie coś innego, ponieważ zbliża się Halloween, więc można zagrać w kult. Też polecam. Też polecam jak Wiadomo, z kim najbardziej. to jest znaczek Alice Games. Jakby ktoś To my. polecamy. I z kodem LORMROKU już 10% taniej. 10% zniżki na wszystkie nieprzecenione produkty na ich stronie. Witam na kanale Lord of Darkness. Ja jestem Xeno, prowadzący oraz mistrz gry. I wracamy do miasta na słupach naszej wampirzej kroniki w systemie Vampir Masquerade 5. edycja. Wracamy do Słupska, by śledzić losy naszych nieżywych bohaterów. Postaci. Tak, naszych postaci. A kim są moje postacie? Proszę się zaprezentować. Cześć, jestem Kawa z kawiarni RPG i gram Esmeraldą Gurdip, Torradorem. Kolega anarchista, gram Antonin Stone Trevor. Kłaniam się niziutko. Zbyniu, planu Nosferatu, Vermin, cześć. Dokładnie, to nasza drużyna. I co ostatnio nasza drużyna robiła, bo na pewno pierścienia nie nosła na wulkanu? Zbigniew spotyka Esmeraldę w hotelu. Ta wyczuwa od niego perfumy doktora Daniela. Zdenerwowana wychodzi. W tym czasie Zbigniew pokazuje Antoniemu Kolta, prezent od łowcy. Tymczasem Esmeralda wychodzi przed hotel, widzi przed sklepem Mateusza stoi policja, a do sklepu ktoś się włamał. Z Mateuszem nie ma kontaktu. Zbigniew, Esmeralda, Antoni i Julia jadą do oczyszczalni. Spotykają tam Grega. Esmeraldzie udaje się przekonać go, aby dołączył do drużyny. Idą również wilkołaki, Łysa Skała i Bury Pazur. Drużyna wampirzo wilkołacza wchodzi do kanałów przy oczyszczalni. Znajdują zwłoki. Antoni ma wizję, jak Nikodem bierze paczkę. Został zaatakowany przez zakonnicę, która chciała go zakołkować, ale trafiła w paczkę. Coś wylało się na Nikodema. Niestety zawaliła się ściana i Esmeralda, Zbigniew, Antoni i Julia zostali sami. Tymczasem pojawia się krwawy robal, z którym muszą walczyć. Zbigniew używa swojej siły i rozwala robaka. Po zgniecionym robaku zostaje zmumifikowane serce, a w ostatnich sekundach życia okazuje się, że był nim Nikodem. Antoni jedzie do regenta zdać raport, natomiast Esmeralda, Zbigniew i Julia jadą do szpitala do ojca Esmeraldy. Julia oprawia rytuał i wybudza ojca Esmeraldy. Przekazuje również wiadomość od Woltera, brata ojca Esmeraldy, że ten chce się z nim spotkać. Esmeralda przytula się do ojca, a ten wyczuwa, że jest zimny. Domyśla się, że jest wampirem. Ojciec wyjawia, że to Zbigniew uderzył go w głowę. Zbigniew twierdzi, że bronił maskarady, bo ojciec Esmeraldy jest łowcą. W rozmowie Esmeralda również dowiaduje się, że brat jej ojca jest wilkołakiem. Ten musi wyjechać ze Słupska, żeby się z nim spotkać. Esmeralda odprowadza ojca i Julię na parking. Ojciec Esmeraldy wyjeżdża, a Esmeralda zostaje sama. I to się właśnie działo. I skończyliśmy w pewnym miejscu. W szpitalu wojewódzkim, na parkingu właściwie. Gdzie Esmeralda pożegnała swojego ojca, który wszedł do Umbry razem z Julią, by spotkać się ze swoim bratem daleko stąd. Esmeraldo, stoisz tak na parkingu, twoje serce jest martwe, mimo wszystko raduje się w pewien sposób, wiedząc, że z twoim ojcem wszystko jest w porządku, odzyskałaś go, ale jednak znów go w pewien sposób straciłaś.
Wiesz, że jest bezpieczny, wiesz, że jest cały i zdrowy i że wróci. Tylko wolałabyś być przy nim. Tu i teraz. Panie, tak, wolałabym czuć, że w tym mieście jest ktoś, dla kogo warto być, warto nie żyć. I że moje nieżycie ma sens. Ale teraz mam w głowie taki mętlik, bo tyle rzeczy dowiedziałam się, że mam rodzinę, że moja rodzina, połowa rodziny jest są wilkołakami. A przede wszystkim intryguje mnie, dlaczego pies nic nie powiedział, skoro ojciec kazał go pozdrowić, to się znali. Nie wierzę, że nie wiedział, kim jestem, bo chyba się przedstawialiśmy. Albo on nawet nie, on chyba wiedział, kim jestem, ale nic nie powiedział, że zna mojego ojca i na pewno będę chciała się z nim spotkać w najbliższych dniach i zapytać go o to. Mhm. Jeśli ojciec kazał go pozdrowić, to możliwe, że jest to jedyna osoba w tym mieście, która jeszcze może coś znaczyć dla rodziny, dla Esmeraldy. No po głowie chodzi oczywiście Daniel, ale dzisiaj go nie było w pracy. I zastanawiam się, czy do niego po prostu nie zadzwonić. My jesteśmy prawie umówieni na następną noc. Na kolację, tak? Tak, na kolację, ale może ją po prostu przyspieszymy. No i że on dał mi prywatny. Tak, masz jego prywatny. Mhm. No i tak na tym parkingu, w sumie cicho, nie jeździ z dużo samochodów. Zastanawiasz się, co zrobić. Te wszystkie myśli latają ci w głowie i przez to nie zauważasz, że w pewnej odległości gdzieś pienia w niewidzialnej postaci obserwuje cię ktoś, kto jakby to nazwać skrzywdził cię, ale nie bezpośrednio. Zbik nie wie, co robisz w tej sytuacji. Byłem świadkiem żenującego przedstawienia. Spektaklu, który już dawno temu powinien mieć swój ostatni akt. Widzowie powinni się rozejść do domu, zapić tą kiepską sztukę i zapomnieć. Ze strony Esmeraldy odnoszę wrażenie, ja mam rozbieżne sygnały. Ona powinna wiedzieć, moim zdaniem, ale dupa ze mnie nie psycholog, że to, że jej ojciec wyjechał, to jest najlepsza rzecz, jaka mogła ją spotkać. Jej najsłabszy punkt w teorii będzie poza zasięgiem. Mam nadzieję, że teraz skupi się na tym, co jest istotne dla nas wszystkich. Im wcześniej zrozumie, że jesteśmy jej nową rodziną, no tak się nazywamy, jesteśmy spokrewnieni, wiąże nas krew. Im wcześniej ona to zrozumie, tym chyba lepiej dla niej. Postanawiam, że dam jej ostatnią szansę. Damy jej ostatnią szansę, będę ją wspierał. Wiem też, że jest w gorącej wodzie kąpana. Będzie drapać, szarpać, gryźć, tupać nóżką. Cóż. Przeżyję. Na pewno będę miał ją na oku. Tak się składa, że mamy wspólnych przyjaciół. Esmeralda jednakże nie wie o tym, że jej nowy przyjaciel kocha mnie bardziej niż ją. To jest kolejna nauka, którą mam zamiar jej dać. Te wszystkie uczucia, te wszystkie gierki, trzepanie rzęsami może sobie wsadzić w dupę. Liczy się krew. Tylko i wyłącznie krew. Wszystko inne nie ma znaczenia. Ostatnia szansa. Odejdę sobie
za dużo, znaczy na pewno bym z nią porozmawiał. Natomiast z dzisiejszego wieczora miało miejsce zbyt dużo istotnych dla niej wydarzeń. Może być podminowana, impulsywna. Jestem prawie pewien, prawie absolutnie pewien, że będzie się chciała teraz z kimś potulić. Na szczęście nie będę to ja. Żałosna. Odchodzę. Odchodzisz. Gdzie się kierujesz? Ostatnimi czasy zaniedbałem to miejsce, które jest no, dla nas wszystkich ważne. Byliśmy tam raz. Mam na myśli Elysium. Teraz tam zajrzeć. Zacząć przygotowywać teren, grunt pod zmiany. Jeżeli te zmiany mają nastąpić, no to no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z pewnością... Nie, no, z pewnością powinienem być tam częstszym gościem. Wiem także, że jest ten parchaty brudny Nosferatu po sąsiedzku, ale moja noga u niego na cmentarzu nie powstanie. Przynajmniej na razie. Mhm. Także sobie wolnym krokiem idę. Mam nadzieję, że miasto już jest w ogóle spokojne. Od tego trzeba zacząć. Zobaczymy. Zmierzam w kierunku Elysium. Mhm. Wolnym krokiem spacerowym. Zmierzasz w kierunku Ratorfa. Tymczasem na drugim końcu miasta w sumie. Fundacji, Akademii. Antoni, wróciłeś do Akademii po spotkaniu z Herbertem, regulcem żyjącym w podziemiach Ratufla. I co robisz teraz? Przede wszystkim, jeśli oczywiście jest tu fundacji taka możliwość, to Antoni musi zjeść. Najbardziej jest taka możliwość. No to z wora będzie jedzone. Z wora? Okej. Okay. Macie cały składzik. Lodówki bez problemu. Okej. Okay. I z wora to jednego możesz sobie jeden punkt. To wiesz co, to wezmę 3 wory. Ucztujesz w takim razie zwycięstwo. I jak się najem, to idę poślęczyć trochę nad książkami, trochę pomyśleć, co dalej poplanować. Mhm. Wspominałeś już o całej sytuacji, o tym czerwiu regentowi, tak? Tak, wspomniałem o tym. Tak, było raportowane. No, takie szczegóły jak to, że coś zostało po Nikodemie i to zabrałem, to oczywiście zostało pominięte. Mhm. Serducho zostało, jak dobrze pamiętam. Tak, serducho i jeden temu Gakulcowi. Mhm. Wracasz w takim razie do swojej komnaty, swojego pokoju. Więc korytarzem przechodzisz koło laboratorium pana regenta i rzuć sobie proszę na spryt, spostrzegawczość. Okej. Okay. Trudność? Trudność 3. Dobra. Wiesz co, ja sobie za Willpowera przerzucę. Mhm. 3 wolne kostki, bo jeśli mi nie wejdzie, to jest bestialska porażka. Ja nie chcę, żeby to była bestialska porażka. Śmiało. To sobie te 3 wolne przerzucę. Śmiało. I to są 4 sukcesy. To są 4 sukcesy. Dobrze. Kierujesz do swojego pokoju, przychodzisz koło laboratorium, w którym zwykle siedzi regent. Słyszysz tak ledwo przez uchylone drzwi do tego laboratorium, jak gorączkowo, albo tak raczej nerwowo, niespokojnie rozmawia przez telefon. Przystajesz, przysłuchujesz, czy po prostu idziesz dalej?
Wiesz co, tak na moment przestanę sobie odpalę zmysły na snu. Tak przysłuchałem, żeby nie, że podsłuchaję, żeby się dowiedzieć mniej więcej, o czym ta rozmowa jest. Jeśli jest o czymś intrygującym, to wtedy rozważę przystanięcie na dłużej. Przystajesz tak. Słyszysz, że rozmawia przez telefon. Tego słowa. Naprawdę nie ma potrzeby, by ona tu przybywała. Radzę sobie ze wszystkim. Tak, rozumiem, że raporty ostatnich nocy były niepokojące, ale zapewniam, że pan Kownacki wszystkim się zajął. Inspekcja nie będzie potrzebna. Tak, rozumiem, ale na... Rozumiem. Antoni generalnie odchodzi, jak słyszy, że ta rozmowa... Że się dowiedział, że jakaś inspekcja może być, to już w tym momencie zaczyna odchodzić, bo się domyśla, że nie padnie, że się nie dowie z tej rozmowy, kto na inspekcję przybędzie. Ostatnie, co słyszysz, to... Tak jest, panie Patricius. I odeszłeś z powrotem tak. do siebie. Wyłączę sobie oczywiście zmysły. Wracasz w takim razie do swojej komnaty i co robisz w komnacie? Co, myślę, trochę postudiuję nad książkami, poczytam teorię. Okej. Okay. Czegoś konkretnego chcesz? Mniej więcej? Godzina, powiedzmy, jest koło północy. Nie, wiesz co, nic konkretnego, po prostu tak, żeby tą wiedzę zgłębiać, żeby nie było, że się przez to śledztwo opierdalam za nauką. Okej, okay, słusznie, słusznie. Siedzisz w takim razie i czytasz... Słyszysz pukanie do swojej drzwi. Zamykam księgę, tam sobie oczywiście odpowiednio zaznaczę stronę, podejdę. Otworzę. Widzisz Łucję stojącą przed drzwiami. Niewysoka, ruda kobieta w okularach, takim uniwersyteckim swyterku, nazwijmy to. Antoni, miałbyś chwilę porozmawiać? Wydaje mi się, że tak. To dobrze. Czy mogę pomóc? Zapraszam do środka, jeśli chcesz. Dziękuję. Weszła do środka. Zamknę drzwi. Rozmawiałam przed chwilą z regentem. Ma przyjechać do nas inspekcja odnośnie tego wszystkiego. Podobno z góry. Bardzo z góry. Ciekawości, kto konkretnie? Nie jestem pewna, ale podobno ma przyjechać ktoś z naszego klanu, jak i paru innych, żeby nadzorować całe działania wieży i piramidy. A, czyli oprócz... W świetle ostatnich wydarzeń. Czy oprócz naszych przedstawicieli też jacyś, jak to się mówi, outsiderzy? Można tak to nazwać. Wiadomo, kiedy przyjadą? Jeśli się nie mylę, jeśli się nic nie zmieni przynajmniej, mają tu być przyszłej nocy. Dobrze. Cóż, dziękuję za informację w takim razie. Dobrze, to nie będę się przeszkadzać w takim razie. Tak. Cóż, w takim razie jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Oczywiście. Wyszła. Więc no. No i Antoni w tym momencie tak sobie myśli, że no dobra, no chyba będzie trzeba jakiś taki na wszelki wypadek raport pisemny sporządzić. Być może. Więc sobie siądzie i zacznie pisać ten raport. Siadasz, zaczynasz pisać. Jakie szczegóły w nim zawierasz? Wiesz co, zawieram spotkanie z Gargulcem w ratuszu, ale zawieram, że póki co jest użyteczny. Zawieram to o tych dziwnych zapijających się ze sobą górach, zawieram to o Robalu. Nie zawieram tego, że z tego Robala coś zostało, zawieram to, że Nikodem się w niego zamienił po incydencie z jakąś substancją, którą
pozyskał od cienkokrwistego z tego i tego sklepu. Mhm. Cienkokrwisty nie zdawał się być świadomy tego, co jest w paczce, po prostu był, że tak powiem, pośrednikiem. Bo jeśli dobrze pamiętam, to tak było. Zawieram oczywiście to o tych, że to się śledztwo zaczęło, jak się zawiązała ta nasza grupka ze Zbigniewem, ze Smeraldą, czyli że Zbigniew przyszedł mnie zapytać o to oko, które wykopały te gule w maskach. Generalnie jak o gargulcu piszę, to piszę, że póki co gargulec jest pożyteczny, nie zdaje się sprawiać zagrożenia. Pomijam oczywiście udział tego Tremera, który nie był, który prosił Bregenta nie informować. Czy go, kompletnie on nie jest uwzględniony w tym raporcie. Okej. Okay. To właśnie piszesz. Zajmujesz to jakiś czas. Tymczasem. Zbigniewie po około godzince jego marszu. Podchodzisz pod ratusz. Niczego podejrzanego nie widzę. Jeżeli nie widzę, no to będę wchodził. Mam jest jakiś, znaczy jak pamiętam, jest obowiązek meldunkowy. Zgadza się. Wchodzisz w takim razie tymi drzwiczkami do Elysium. Policji już nie ma, tak parę nocy temu od tego twojego halkowania przez podłoże. Więc raczej jest bezpieczniej niż ostatnio. Wchodzisz. Opiekun siedzi w swoim normalnym krześle. Uszanowanko. Dobry wieczór. Jest ktoś? Czy wiatr szaleje po pustych ścianach? Jest pan Wiktor ze swoją asystentką. Wiktor ma asystentkę? Mhm. Chyba. Widziałeś ją. Ja wiem, jeszcze go pytam. Wiktor ma asystentkę? Tak. Po co mu ona? Szczerze nie mam pojęcia. Jak myślisz, że też powinien mieć asystentkę? Chyba każdemu się czasem przydaje. Mogłaby mi obcinać paznokcie u stóp, pomeksować stopy. To bardziej higienistka. Użyłbym do wielu różnych rzeczy. Cóż, to wpisz mnie tam łaskawie. Oczywiście. Może wyjdę szybko, to jest prawdopodobne. Może wyjdę trochę później. A z tym remontem, mam nadzieję, nie sprawiłem wiele problemów. Sytuacja była nadzwyczajna. Jestem w stanie to zrozumieć. Ale sprawa została zażegnana, więc dla dużych obrażeń maskaradzie nie zostało wyrządzone. No, na pewno nie tak dużo jak ta hołota, która biegała po mieście. Swoją drogą, jak się nachylam do niego, jak mogłeś nie wiedzieć, że pod twoim nosem? Czy zaraz po sąsiedzku jest? Moje, że tak powiem, pole widzenia ogranicza się do tego budynku. Dam ci bezcenną radę, totalnie za darmocha. Od Zbigniewa. Znajdź se kurwa asystentkę. To jest dobry pomysł. Zacznij żyć, wyjdź. Zobacz, jak się miasto zmieniło. Już nie jeżdżę dorożki po ulicach. On tak zaśmiał się w sumie trochę. Tak, pamiętam, kiedy jeździły. Tak też myślałem. Asystentka, poszukać ci jakiejś kompetentnej. Poradzę sobie. No, to idę.
Miłego pobytu, panie Zbigniewie. Dziękuję, panie opiekunie. Wchodzisz do Elysium. Idę do Wiktora. Idziesz do tego jego pomieszczenia, pokoiku. Otwieram, nie pukam, wchodzę. Jak do siebie? Jest tam faktycznie pod ścianą. Tak, opiera się o ścianę, rozmawia przez kimś przez telefon. Jeden moment, tak? Rozumiem, to nie jest konieczne. Uwierz mi, naprawdę. Proszę, proszę cię, zaufaj mi ten ostatni raz. Słyszysz, jak ktoś krzyczy przez telefon. Nie jesteś w stanie... Ja sobie, wiesz, siadam gdzieś na jakimś krześle, na drugie krzesło sobie daję pod nogi. Taki wyciągnięty jestem. Te nogi mam tak wyciągnięte, dłubię sobie w nosie. Patrzę na niego. Nic. Widać, że jest poddenerwowany taki... Ja nie mogę go wkurwić bardziej, to bardzo chętnie. Uj, chyba nie, chyba nie posiadasz takich zdolności, zobaczymy. W takim czasie po prostu telefon rozłączył się, druga osoba. Halo? Nigdy nie chcę z tobą gadać. Tak, chyba wolę pogadać osobiście. O co chodzi, panie Zbigniewie? W czym mogę pomóc? Takie rozmowy przez telefon to bezpieczne są? Linia zastrzeżona, więc tak. Zastrzeżona. W mieście są ponoć chłopcy. Ciekawe, czy uszanują to twoje zastrzeżenie. Cóż, jakby byli w stanie je złamać, to już dawno by tu byli. A, no, uspokoiłeś mnie. Rozglądam się. Więc to są takie koleżeńskie odwiedziny, stęskniłeś się za mną, czy coś konkretnego? Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Zdenerwował cię telefon bardziej niż to, co się dzieje na mieście? Tak. W twoim mieście? Tak. Znaczy, mieście, które chcesz, żeby było twoje? Tak. Coś nam grozi? Niż... Bardziej groźnego niż banda oszalałych porywaczy spokrewnionych? Nam może jako kolektywowi nie, ale moja dupa jest zagrożona. Za to wypiję. Mhm. Mhm. To... Wyprowadzasz się? Wręcz przeciwnie, zostaję tutaj i no, cóż, mieszkasz tutaj dłużej niż ja, więc w sumie mogę ci powiedzieć już, nawet to nie ma znaczenia. Przyjedzie tutaj paru oficjeli. Oficjeli? Tak, z wysokich stanowisk wieży. No. Będą cię rugać za twoją nieudolność, czy będą nowe porządki wprowadzać? Jedno i drugie. Przepraszam, nie nieudolność. Kurwa, bierność. Wiktor, miałeś świetną szansę opuścić ten kurwidołek, zamykać te tematy, które dręczą to miasto od środka od jakiegoś czasu. I być teraz w połowie drogi, nie wiem, gdzie wy tam macie te wasze stołki. Londyn, Paryż, Chicago, Nowy Jork. A tak po prostu postanowiłeś grać bezpiecznie i jesteś skazany na tą dziurę, dobrze rozumiem? Nie do końca. Rozumiem, że ci zwierzę będą ustawiać tam swoje nowe porządki. Tak, w sumie to tak. No nie, no wiesz. Powiedz coś więcej, wiesz, taka lojalna, lokalna solidarność, nie? Ty, ja, słup, rozumiesz. Siadaj. Usiadł sobie faktycznie. Teraz do pomieszczenia weszła Bernadetta, jego asystentka.
takim kielichem czerwonej substancji po prostu podstawiła mu. Ona jest pokrewniona, prawda? Tak, tak, tak. Jestem kurwa tak zdegustowany, że nawet nie wie, co mam powiedzieć. No. Solidarność. Cóż mogę powiedzieć? Nie powiem, co ci tam na serduszku leży. No, na serduszku leży mi to, że mój stwórca tu przyjeżdża. No i? Ale chyba już nie jesteś syneczkiem tatusia. Wypuścił cię z obroży. Tak, i właśnie dlatego to jest problematyczne. Nigdy nie byłem syneczkiem tatusia. Byłem bardziej bachorem, którego karci się za każdą możliwą pomyłkę. Ale uwolnił cię, prawda? Wysłał do kurwidołka. No tak. To co, przełożył cię przez kolano, da parę klapsów, wniesiesz to... Jak mężczyzna. Pomyśl. Zawsze możesz skończyć jako spokrewniony, który podaje kielich z krwią drugiemu spokrewnionemu. To by było w najlepszym wypadku. Coś do picia ci podać? Nie, dziękuję. Więc no, sytuacja nie jest zbyt ciekawa ani interesująca. Może ci pomogę, nakłamię jakimś bohaterem. Chcesz? Doceniam chęć pomocy, ale wątpię, czy jest to możliwe w jakikolwiek sposób. Masz rację. Nie przeszłoby mi to przez gardło. Domyśliłem się. Tak. Kiedy się możemy ich spodziewać? Jutro. Rozumiem, że już wszyscy zwierzy wiedzą, że przyjeżdża wizytacja. Tak? Cóż, teraz tutaj z miasta. Wiem ja, Bernadetta, i z tego co wiem, tremerzy fundacji również zostali poinformowani. Czyli wszyscy wiedzą. Co, a to będzie jakieś przyjątko? Cóż, przywitać by ich wypadało mimo wszystko. Może jak zrobię dobre wrażenie, to nie będzie aż tak źle. Dam ci tutaj kolejną radę. Po raz kolejny za darmo. Zadzwoń po Esmeraldę. Ona ma gust. Łagodzi jakoś to obejście, żeby nie wyglądało jak furnik. To był jeden z planów. To był jeden z planów. I dalej jest. Dalej jest. Pozwól jej się tym zająć. Oni się skupią na niej. Ty, no cóż, dostaniesz parę klapsów w jakimś ciemnym pokoiku. Przełkniesz to. Oni wyjadą. Ty zostaniesz. Nie wyjadą? Wyjadą. Zostają tutaj. Na zawsze? Cóż, zawsze to w naszym wypadku bardzo długi okres czasu, więc tak. Przynajmniej dopóki, jak to ujęli, przynajmniej nie doprowadzą tego miejsca do porządku. Ale w tym mieście już jest porządek. Cóż, według nich niewystarczający. Według nich niewystarczający, a orientujesz się może skąd mają te informacje? Znaczy, to, że pan Antoni składał regularne raporty, to oczywiste. Agentów mogą mieć wszędzie. Może nim być ktokolwiek. Poza tym ja też raportuję pewne rzeczy. Naprawdę? Raportujecie? Wszyscy raportujecie? Wszyscy piszecie im maile zgodnie z naszą rozmową, zrobiłem to, to i to? Naprawdę? Robicie takie rzeczy? Nie, aż tak to nie, bez przesady.
Jak powiedziałem, zostałem tutaj wysłany, żeby ogarnąć. Więc raz na jakiś czas rozmowa przez telefon się odbywa, a musiałem powiedzieć, co się dzieje. Dobra. Cóż. Miałem na jutro inne plany, ale myślę, że czuję się zaproszony. To może być ciekawe wydarzenie. Jak najbardziej. Przyjdź i patrz, jak mnie boli. Śmiało. Wiem, że ci się spodoba. Zadzwoń do Esmeraldy. To też zrobię. Ma mało czasu. Bo to jutro, nie? No tak. No. Daję. Naprawdę zabiłeś człowieka? Napojujesz się swoją witę tylko po to, żeby podawała ci kieliszek? Nie. Dawca zrobił to dobrowolnie i dalej żyje. Mógłbyś pozwolić jej żyć, lub nie żyć, funkcjonować. Wiesz. Funkcjonować będzie. Idę, bo smutne. No, widzisz tak ten smutny obraz człowieka, wampira, złamanego na skraju w sumie tragedii życiowej. W sumie to, co powiedziałeś ostatnio. Coraz więcej takiej barwy sensu. On nie ma kręgosłupa. Chciałbym kiedyś móc powiedzieć, że współczuję takim osobnikom, ale to się nie wydarzy. To się nie wydarzy z jednego powodu, bo oni są tacy nie przez los, tylko przez swoje własne wybory. Do takich osobników nie mam współczucia. Zazwyczaj miałem dla nich młotek. I tyle zwykle wystarczyło. I tyle wystarczyło. Natomiast pan Wiktor dostanie pasem przez dupsko. Jedyna osoba, której mi naprawdę szkoda, to ta dziewczyna. Bo nikt nawet nie daje jej szansy, żeby pokazała potencjał. Wychodzę zniespaczony i z przeświadczeniem, że nigdy w życiu nie będę miał potomstwa. Czyli wracasz do domu, do Nory. Zapoluję sobie, jak prawdziwy spokrewniony, nie z jakiegoś kieliszka, tylko wejdę w tą grę, gdzie jestem drapieżnikiem, a oni są ofiarami. Tak jak nas stworzono. Chcesz zapolować? Chcesz to odegrać, czy zrobić mechanicznie? No, zróbmy mechanicznie, nie ma. Jeżeli coś się zepsuje, no to możemy to odgrywać, nie? Okej. Okay. W takim razie to będzie piła i powiedzmy wycie się. Coś, w czym jest coś dobry. Trudność. Dwa. Dwa? No to rzućmy. Wow. Powiedz mi, ile masz kości głodu? Trzy. Tak. Chciałbym zredukować do jednego po prostu. Zapałeś chyba w alejce. Dziabnąłeś go. Zredukowałeś. Udam się do siebie. Rezonans weź sobie melancholik. Nawet by było. Za tyle sukcesów to będzie poziom 3. Jak wrócę do siebie, chciałbym się jednak naszykować na jutro. W jakiś taki elegancki czarny garnitur. Wow. Okay. Tak, żeby się prezentować też. Dobrze, wróciłeś do siebie. Otworzyłeś swoją szafę pełną kreacji najlepszych projektantów. Naszykowałeś. Tak jest. A kiedy ty się upiększałeś do perfekcji, co robiła Esmeralda? Byłam na parkingu Vitala, więc
tam jest postój taksówek, prawda? Mhm. No, podeszłam do pierwszego lepszego taksówkarza. Jak wsiadam do środka, powiedziałam, że zgubiłam telefon i czy byłby tak łaskawy mi pożyczyć na jeden telefon, żeby się umówić tylko na adres, bo po prostu nie mam. Mhm. Tak spojrzał po tobie. Dobra, pani raczej nie ukradnie, więc proszę. Nie, no, absolutnie. Chyba widzi, że jestem dzianą ubrana, a nie jakąś lafiryndą. Dał ci. Więc wystukuję numer do Daniela. Mhm. Bip, 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 bip. Daniel śpi, bip. Dalej dzwoni. Jest późno, ale okej. Późno. Halo? To Esmeralda. O, dobry wieczór, słucham. Jak tam u ciebie, w porządku? No właśnie, mówiłeś wcześniej, że gdybym potrzebowała noclegu, to byś mnie przenocował. Tak, jasne, pewnie. Daj mi adres do siebie. Podyktował ci adres, to jest w sumie niedaleko. Będę niebawem. Proszę taksówkarza, żeby mnie przywiózł do niego. Oddałaś mu telefon i jedziesz. Dokładnie tak. Ty nie masz telefonu. Nie mam. Nie masz, okej. Okay. Więc Wiktor do mnie nie zadzwoni, bo nie załatwiliśmy tych telefonów. Jeszcze. Jeszcze. Znaczy, tak mi się wydaje, że Wiktor może zadzwonić do hotelu Piast. I jak ja tam się pojawię, to mi przekażą informację. Jedziesz. Tak. Dojeżdżasz. To jest taki w sumie osobowy domek. Niedaleko. Okay. Taki domek malutki, czy taki widać, że jest większy? Jakoś super wypaść. To nie jest mała willa, to jest po prostu taki większy dom jednorodzinny. Dobra. To płacę za taksówkę i staram się zebrać sobie odwagę i idę. Mhm. Dziwne, nie? Ale chyba po tym wszystkim Esmeralda czuje się taka malutka. Podchodzi do drzwi. Dzwonisz dzwonkiem. Słyszysz, że ktoś się wypierdzielił gdzieś tam. To taki, o kurwa! Już idę! I drzwi otwiera ci pan doktor. Ewidentnie wpierał się dosłownie przed chwilą. Już jest o pierwszej w nocy, tylko obudziłaś w dniu wolnym. Tak, cześć. Zapraszam, proszę. Bądź po pogotowie, bo słyszałam, że się wywaliłeś. Nie. Ja wiem, że jesteśmy na jutro umówieni z randką, ale tak myślałam, że mam podły humor i... Proszę, zapraszam, zrobić ci kawy, herbaty, coś do picia? Nie, w sumie może dla siebie zrobić, żeby się bardziej rozbudzić. Ja w sumie piłam herbatę przed chwileczką. Okej. Okay. Masz sobie jakiś płaszcz? Mogę mieć. Okej, to pomógł ci zdjąć płaszcz. W takim razie, wiesz, wziął go, odwiesił na wieszak. Tak, na pewno płaszcz... odkrył moją sukienkę. A czekaj, bo ja mam tą sukienkę cały czas tą podartą. Chyba nie wiem, czy myśmy się przepierali. Tą, co w sumie oddarłam, żeby głowę tego... Przed pójściem do szpitala się przebierowaliście. A, pamiętam. Dobra. No to na pewno się przebierałeś. Ubrana. Na pewno jestem super ubrana. W swoją szmaragdową suknię z dużym dekoltem. Od razu się rozbudzi chłopak. Nad kawy nie potrzebuje. Neuron activated. To może Danielu przyjdziemy do pokoju, poopowiadasz mi trochę o sobie, bo potrzebuję takiej rozmowy. Dobrze, chodź do salonu już, chodź. Do salonu? A salon masz taki z wygodnym łóżkiem, żeby sobie siąść porozmawiać, czy raczej? Tak, mam bardzo dobrą kanapę skórzoną. Okej, okay, dobrze, no to może być na kanapie w sumie. Słyszysz, że w domu jest sam. Mieszka sam. No właśnie. Taki Tomek i tak sam jesteś? Czy jest ktoś jeszcze tutaj?
Nie, mieszkam sam. Znaczy, mam rybki, ale poza tym to jestem sam. A tak sam, czy po prostu nie mieszkasz z nikim? Sam. A jak to się stało, że taki przystojniak się w ogóle uchował, że jest sam? No, słuchaj... Żadna nie złowiła cię tutaj. Przecież w Słupsku są ładne chyba dziewczyny. Tak, na razie tylko jedną ładną widziałem, więc cóż. No, chciałabym cię bliżej poznać. Chciałabym, żebyś coś opowiedział o sobie, co lubisz. Jaki jesteś ogólnie? Dobra. Mam ci opowiadam, bo ja nie mam pomysłu. No właśnie, w tej chwili. Myślę, że tak, żeby to nie było, bo wiadomo, że to jest... Konwersujecie ze sobą przez ładny kawałek czasu. On tam w międzyczasie, salon jest połączony mniej więcej z kuchnią, tam jest tylko blat taki oddzielający, to on tam zrobił sobie też kawki, żeby się jeszcze dobudzić, nie odchodził daleko, dalej rozmawialiście, byliście na tej bardzo wygodnej kanapie, taka ja go jeszcze pytam fajna. W międzyczasie, jak tam gdzieś wstał, czy może jakąś muzykę włączyć? Włączył jak najbardziej. To jak włączył muzykę, to ja do niego podchodzę i chciałbym z nim zatańczyć. Ile masz performance? Powiedział ci, że nie jest za dobrym tancerzem, ale no... Nie ma znaczenia. Mimo wszystko wzięłaś go i zaczęliście tańcować. Nie. Jak za ręce. Znaczy nie, tak wiesz, tak ja po prostu pokazuję. Ja zarzucam swoje ręce na jego szyję. A jak on nie wie, co ma zrobić, to po prostu biorę jego ręce, kładę sobie na biodrach. Panie doktorze, Danielu, bój się, nie ukryzę cię. Przynajmniej jeszcze. Jeszcze? A czy ja jestem w stanie wyczuć coś innego w jego zachowaniu? Czy no, poza tym, że nie jest teraz w trybie pracującym, tylko w trybie budź się chłopie, piękna laska jest przed tobą, nie spierdol tego. Czy masz nadwrażliwość? Chyba tak. Prawda ci. Dyscypliny. Masz wyostrzone zmysły, ale... Domyślam się, to chcesz sprawdzić, ale tego się raczej nie da wyczuć w taki sposób. Zobaczyć, czy on się jakoś zmienił w swoim zachowaniu w stosunku do mnie, albo czy inaczej wygląda. Wygląda. W sumie, jeśli chodzi o wygląd i zapach, to tak, ale nie jesteś pewna, czy to nie jest sprawka tego, że jest dosłownie pierwsza w nocy. Jak bardzo się zmienił? Znaczy ma takie trochę wory pod oczami, taki trochę wkręsłe policzki mu się zrobiły. Tak pachnie... No, czym pachnie właśnie? Czy pani tą perfumą, co czułam od Zbigniewa? Bo ja tak w środku nocy będzie się perfumował. Wiesz? Ale nie, jak jest dobra perfuma, to się cały dzień trzyma, chyba że się umył. A miał się nie myć po pracy? Ale to nie o to chodzi, bo czasami ciuchy przechodzą, to... Jak jest dobra perfuma, to ona się dobra. Okej, na ubraniach w sumie na nim też ledwo, ale dalej czuć ten perfum i szampon. Okej, bo ja tak celowo się do niego bardzo blisko przysunę, żeby go wyczuć. Dokładnie. Tak sobie wąsujemy z nóżki na nóżkę. Jest już chyba późno. Ja to muszę do pracy iść? Nie, w sumie mam teraz parę dni wolnego. Dobrze. To nachylam się nad nim i szepczę mu do ucha. A ty się od niego niższa. No to staj na paluszkach. Okej. Chcę mu szepnąć do ucha. Zaniesiesz mnie do łóżka? Wedle życzenia. Siup, wziął cię jak księżniczkę. Jest dość silny. Znaczy, wygląda, że ten... Nie wygląda na jakiegoś takiego chuderlaka. Ale moja postać jest bardzo chuda, no, więc... Ale też podniósł cię, jakbyś w ogóle była piórkiem, nie? Silny chłopak.
No, fajnie. I w sumie wnosi cię po schodach do wyrka swojego. On ma wyrko takie niby jednoosobowe, takie większe jednoosobowe, nie? Mhm. Ale się zmieścimy. Na spokojnie się zmieścicie, więc pościel taka biała w jakieś tam czarne wzorki. Dobrze, że nie jakieś kwiatuszki różowe albo... Nie. Potem się okazało, że jest... I by nie chciał. Nie, zaniósł cię jak najbardziej do siebie. I teraz faktycznie widzisz akwarium w jego pokoju. Fajne rybki. A dzięki. Mają imiona? Jakoś nie nadawałem im imion. A jedna może się nazywać Esmeralda? Tak na pamiątkę? Byś o mnie pamiętał zawsze? Ciężko chyba, żebym zapomniał, ale pewnie, jasne. A jak zapomnisz? Czemu miałbym? Nie wiem. Dobrze, to płaćmy się spać, bo ty jesteś pewnie bardzo zmęczony, więc... No, w sumie jak ja przyszłaś, to tak się rozbudziłem. Jest tak tu przycupny po prostu obok ciebie i... Jak chcesz, możesz wziąć tutaj prysznic. O, może później wezmę prysznic. Okej, położył cię w łóżku. Mhm. I położył się obok ciebie. No, ja po prostu się do niego przytuliłam. Mhm. Tak bardzo, bardzo mocno się w niego wtuliłam. Przykrył was kołdrą. Mhm. Tak, znaczy tak do połowy. Wiem. Mhm. Zatem dobranoc, Danielu. Dobranoc. Spokojnej nocy ci życzę. I, a w sumie przytuliłeś do niego bardzo blisko. Bardzo. Mhm. Czujesz, nie wiesz, czy to telefon w jego kieszeni, czy cieszy się, że cię widzi. Mhm. Ale... Myślę, że Esmeralda nie robi nic więcej. Nie rozbiera się, nie dobiera się do niego. Po prostu chce być przy nim. Chce słyszeć bicie jego serca, chce się uspokoić. Nie chce na nim używać żadnych swoich zdolności. Nie chce naciskać na niego absolutnie. Robimy wszystko jego tempem. Jeśli on po prostu tylko chce się do niej przytulić, no to... Znaczy, też przytulił się do ciebie bardzo blisko. Na niego przytula. Mhm. Szepnął ci na ucho: jesteś przepiękna. Uję ci. Dalej nie wiem, czy to jest sen, czy naprawdę się dzieje. Chciałabym, żeby to była prawda. Żeby to nie był sen. Chciałabym to rano się obudzić w twoich ramionach. Umarłabyś, tak tylko ci powiem, ale niech ci będzie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego Esmeralda mówi takie słowa. Mhm. Wtula się w ciebie. Natomiast myślę, że jeszcze przed zaśnięciem, jak ona będzie już widziała, że on tam już tak prawie zasypia, to Esmeralda chciałaby go pocałować. W usta. Namiętnie. Tak ledwo żywy, taki, wiesz, jak jest pulsem, że niby jesteś obudzona, ale dalej nie? Odwzajemnił to. Pewnie już gdzieś tam oczyma wyobraźni, gdzieś sen przed nim jest. I że robi dokładnie to samo, co teraz. Jak zasnął, to ja po prostu patrzę na zegarek, tak żeby mniej więcej... To jest druga rano. To tak mniej więcej, żebym wiedziała, żebym zdążyła dojechać do hotelu Piast. Po prostu się w niego wpatruję. Siedzę sobie, patrzę, przytulam się do niego. Natomiast jeśli już dojdzie do tej, powiedzmy, nie wiem, czwartej nad ranem, kiedy ja muszę uciekać, bo kopciuszek niestety zamieni się w dynię albo w popiół. Popiół. Tak, to po prostu piszę jeszcze list. Jakąś kartkę szukam. Piszę list ze staremu na biurku i wychodzę. I wracam do hotelu. Okej. Myślę, że jak się rano obudzi, to ten list przeczyta. Dobrze. Wróciłaś do hotelu.
No, faktycznie koło tam 4 rano, w pół do 5. Na recepcji stoi znowu ta sama dziewczyna, znowu z tym samym... Jakiś... tą samą marką napoju energetycznego. Dobry wieczór, pani Gurdi. Tutaj dwa telefony do pani były. Kto dzwonił? Dzwonił jakiś pan Wiktor i drugi... no tak patrzy, sprawdza imię. Już pani mówię. I pan Tomasz Reichert. Wiesz co, mam do ciebie prośbę. Czy mogłabyś mi skołować na jutro telefon, bo mu się zepsuł? Kup mi po prostu. Ja ci to zapłacę i tej tam, nie wiem, przelać od razu. Znaczy, mogę kupić na służbowe konto, jeśli pani... No bardzo potrzebuję telefonu służbowego, a no tamten niestety padł, więc... No, dobrze. Dobrze, to... Ja sobie spisuję, bo pewnie zapisa numery telefonu, bo do mojego stwórcy raczej nie pamiętam telefonu. Do Wiktora pewnie też nie. Ale podejrzewam, że ona zapisała na jakiejś karteczce. Mhm. Tak? No tak. To ja to biorę, wracam do swojego pokoju i tam będę do nich odzwaniać. Okej. Okay. Czy w pokoju masz też taki telefon, wiesz? Wiem, taki z wyjściem na miasto, tak wiem. Bo mówiłam o tym ostatnio. I do kogo dzwonisz w swoim pokoju? Najpierw dzwonię do Wiktora. Halo, Esmeralda? Dzwoniłeś do mnie. Tak, ja się cieszę, że ja słyszę twój głos. Witam, Wiktorze. Mam do ciebie wielką prośbę. Ależ wiesz, że prośby to moja specjalność. Czym mogę ci pomóc? Słuchaj, jutro przyjadą do miasta pewni ważni oficjele z wieży, z wysokich stanowisk i chciałbym, żebyś pomogła mi przygotować takie powitanie, żeby prezentacja była odpowiednia. Tutaj na szali znajduje się mój zadek. Że tak to ujmę. Czy to są osoby może z Trójmiasta? Tak. Znam księcia. Mam dobre kontakty z nim w Trójmieście, więc... tak, ja też go znam. Ale myślę, że go znam lepiej niż ty. Nie, w tym, nie w tym sensie. To mój dziadek. Nie w tym sensie, Wiktorze. Nie myśl sobie za dużo. Ależ oczywiście, że ci pomogę. Wiesz, że przysługi to są moje specjalności. Dziękuję, będę ci winien wielką przysługę. Przysługę, to cieszę się bardzo. Dobrze, to na którą godzinę mam być? Jak tylko wstaniesz, zjaw się w Elizum w miarę możliwości, dobrze? Mogę przyjść z osobą towarzyszącą. A któż to mógłby być? Myślałam o moim dobrym znajomym Antonim, panu Tremerem. A, pan Antoni. Cóż, jeśli nie będzie zajęty, pewnie. Jasne, to dotyczy w sumie nas wszystkich. To powitanie, więc jak najbardziej. Zjawię się z nim jako osoba towarzysząca. Dobrze, dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Odzwaniam też do mojego stwórcy, bo to jest jakiś święto lasu, że tam nie dzwoni, przez tylko SMS-y to sobie wysyłamy. Esmeraldo? Tak. I nie może jej przejść przez usta nic więcej jak Tomaszu. Wiem, że nie dzwonię zbyt często, ale to jest dość, tak, ujmijmy to, poważna sprawa. Wiem, jesteś... Coś się stało. Słucham cię. Chciałem cię tylko ostrzec, że jutro do waszego miasta przyjedzie paru przedstawicieli wieży z wysokich stanowisk. W związku z wydarzeniami, które podobno się działy tam ostatnio. Ale dlaczego chcesz mnie ostrzegać? Czyżby oni mieli jakieś złe intencje? Nie nazwałbym tego złymi intencjami, bardziej osoby o strukturę tam jadą. Nie są zbyt pobłażające czemukolwiek. Ja ich znam?
Nie wydaje mi się, byś ich znała. Słyszałaś może w Trójmieście. Iwan Wolkosnikow? Mam go? Nie masz tego pojęcia, co to jest. Znajdźmy na niego jakiegoś haka. Do jutra. Nie wydaje mi się, żeby było to możliwe. Nie mówię o jakimś kompromitującym haku, ale może mu na czymś zależy. Może ma też dziecko? Tak, a i właśnie do niego jedzie. A, to mówi, że Wiktor jest jego synem. Potomkiem. Potomkiem. Zgadza się. Z tego co wiem, jedzie tam, by porządkować te sprawy, które wasz przyszły, niedoszły książę. Jak to mówił ostatnio? Nie znam rosyjskiego, ale chyba tłumaczy się jako spierdolił po całości. Letusiu, a co byś powiedział na to, gdyby twoja córka została księciem? Już powiedziałbym, że wspieram cię jak najbardziej. W tej sytuacji, w której się znajdujesz, byłoby to w sumie bardzo prawdopodobne do osiągnięcia. Jesteś kompetentną, młodą, piękną damą, więc mogłabyś wśliznąć się bez problemu na miejsce tego Wiktorka. Dobrze to ująłeś, Wiktorka. Dobrze, dziękuję ci za informację. Ja też ci przekazałam cenną informację. Dobrej reszty nocy i spokojnego dnia spania. Wzajemnie. Jak się rozłączyłam, chcę wykonać telefon do Antoniego. Wiem, że Antoni nie ma telefonu, ale może jakiś jest kontakt po prostu na uczelnię. Jest na uczelnię. I po prostu dzwoni. Nawet jeśli tam ktoś tam to odbierze, to po prostu proszę, żeby... Na uczelni o tej porze raczej nikt nie odbiera. Ale dobrze, no to jak usłyszy ktoś, że dzwoni, to może odbierze. Myślisz, że ktoś poza wampirami siedzi na uczelni o 5 w nocy? No to właśnie mi chodzi o to, że któryś z wampirów może odbierze ten telefon. Halo? Dzień dobry wieczór, dobrej nocy. Z kim rozmawiam? Lucja, w czym mogę pomóc? Lucja, czy to jest... Czy pani jest znajomą Antoniego? Tak, zgadza się. Z kim mam przyjemność? Smeralda Gurdi. Czy mogę prosić Antoniego? Nie jestem pewna, czy nie położył się już spać, ale sprawdzę. Poczekać. Powiedz mi, Antoni, czy położyłeś spać? No, Antoni generalnie, myślę, ślęczał nad tym raportem, żeby go dobrze zrobić. Ale aż do 5 nad ranem? No wiesz co, jak Antoni chce to zrobić dobrze i tak, żeby zminimalizować podejrzenia, że coś ukrywa, to generalnie wydaje mi się, że to wymaga ślęczenia do 5 nad ranem. Dobrze. Więc jak tak ślęczysz, już jesteś przy końcówce, słyszysz pukanie do drzwi. Proszę. Po prostu dalej uchyla drzwi, to Lucja. Antoni, telefon do ciebie. Od kogo i wiesz w jakiej sprawie? Dzwoni pani Gurdip. Nie powiedziała w jakiej sprawie. Dobra, zaraz przyjdę, tylko tutaj dokończę. Dobrze, przekażę jej. Antoni zaraz przyjdzie. Jeszcze się pytam, Lucy, jak bezpieczne są te połączenia? Przez tą linię? Pewnie za dużo nie mogę powiedzieć, ale... No to połączenie jest dość oficjalne. Takie oficjalne, że publiczne w sensie. To jest, będę tak uważał. No to czekam. Antoni. Po jakimś czasie przychodzi faktycznie Antoni. Halo? Witaj, Antoni. Panie Antoni. Czy ma pan ochotę zobaczyć, jak jutro pana ulubieniec dostaje klapsy w tyłeczek? Jutro mamy wizytację. Nie wiem, ile nam zejdzie, jeśli nie za długo mogę przyjść zobaczyć.
Ale na przyszłość nie dzwoń o 5 rano do dziekanatu, bo oni to pewnie widzą w swoim tam rejestrze połączeń czy czymś. Lucja tak mówi, mogę to usunąć. Myślę, że sobie jutro już załatwię telefon. Polecam również tobie, panie Antoni. Mm-hmm. Zatem jutro widzimy się w naszym stałym miejscu. Pod ratuszem. Co ty na to? Tyria. Jak się nie pojawię, znaczy, że wizytacja się przedłuża. No będzie wizytacja, tak. A my mamy swoją własną. O, to tutaj też będzie wizytacja. I tatuś będzie bił syneczkę. Mhm, dobra. Więc to może wszystko? Być ciekawie. Tak, oczywiście. Do dobrej nocy. I się rozłączam. Do zobaczenia jutro. Taka była rozmowa. Myślę, że Esmeralda po prostu idzie już później spać. Mhm. Antoni też? Antoni tylko jeszcze patrzy z takim niedowierzaniem, o chuj chodzi z tym połączeniem na Łucję i wraca do siebie. Wracasz do siebie, też kładziesz, dokończysz raport, też kładziesz się spać. Zbigniew również ogarnął swój doskonały garnitur. Doskonałe buty, doskonałe spodnie. Jeszcze kwestia perfum, ale to załatwię jutro. Znaczy, zamówiłeś chyba 500 galonów tego perfumu, co... Ja się w tym będę kąpał. I jeszcze mam jedną uwagę. Przed zaśnięciem wykonam jeszcze jeden telefon. Mhm. Dzwonię do szyi. Jelo? Potrzebuję 5 guli. Myślę, że 5 wystarczy. Ale 4. Z kim rozmawiam? Smeralda, nie poznałeś mnie po głosie. No, wiesz, tak trochę telefon zniekształca, a ja jestem trochę już, wiesz, że tak powiem, w piżamce. Mhm. Poki? Potrzebuję kogoś chronić, kogoś mi bardzo cennego. Podaj mu adres pana doktora i podaj też adres szpitala. Proszę, żeby przynajmniej 2 guli pilnowało jego w jego mieszkaniu, pod jego domem i 2 w szpitalu. A co to za fagasik, że tak ci na nim zależy? Włos ma nie spaść mu z głowy. No, dobra, niech ci będzie, kiedy do nas przyjdziesz. Dawno cię nie widziałem. No właśnie, czekam na zaproszenie do twojej knajpy, tylko że jutro nie bardzo mogę. Wiesz, że zawsze ty jesteś mile widziana. Wiesz co, jutro mam spotkanie. Jeśli po tym spotkaniu będzie czas, to wpadniemy całą ekipą. Pewnie, razem. Pewnie. A co to za jakieś tam fikuśne spotkanie? Wiesz co, sprawy rodzinne. Tatuś przyjeżdża? Nie mój. A czyj? Mojego przyjaciela serdecznego, którego tak bardzo lubisz. Na którego lubisz krzyczeć. Stary tej pizdy przyjeżdża do miasta? No. Ja nie mogę, to... Nie wiem, ale bym chciał się tam pojawić. Nie wiesz, że ty o tym nie wiesz, skoro jesteś tak blisko Wiktora? Ja jestem z nim tak... Jedyne, co jest bliskie z nami, to moja pięść jego twarzy. To... Słuchaj, nie wiem, czy jesteś zaproszony. Ja jutro będę. Ale może być ciekawe... widowisko. A nie wiem, może wpadnę, zobaczę, pośmieję się. Ej, Marek, słuchaj, to będzie dobre, zaraz ci powiem. Czekaj, Wiktor, Boże, Wiktor, szyja. No, nie wyzywaj mnie. Przepraszam cię, to jest między nami, okej? Okay? Zachowaj to dla siebie. Pewnie, Marek, nic nie słyszałeś. Rozłączam się i idę spać. Nasze wampiry poszły spać. Złożyły się do swojego martwego snu. Nie żyją bardziej niż zwykle. Dla śmiertelników wstaje słońce. Miasto budzi się do życia. A razem z nim pan doktor, który przyciąga się, takie rozgląda się. To jednak był sen. Potem patrzy na swojego tam na dole. To był sen, ale jaki piękny sen. A potem zauważa list na biurku. Mhm. Może nie? I w sumie tak. Otwiera go. Powiedz Esmeraldo, co jest na tym liście.
Dokładnie jest tak napisane. Ja sobie nawet napisałam, słuchajcie, ten list. Tak na szybko. Jest tak napisane. Najukochańszy, dziękuję ci za tę noc. Była dla mnie bardzo magiczna, chociaż pewnie każda kobieta czekałaby na coś więcej. Ale ja nie oczekuję nic więcej od ciebie. Moje życie jest bardzo skomplikowane, samotne i smutne. Ty byłbyś najjaśniejszą gwiazdą, która by rozświetlała moje mroki. Ja byłabym najszczęśliwszą kobietą, mając u swojego boku takiego mężczyznę. Ale nie mogę skazać cię na piekło mojego życia. Dawno temu przegrałam swoje życie. Teraz w moim życiu jest tylko smutek. Nie możesz tego łykać każdego dnia. Ja muszę przyłykać to wszystko sama. Moje gorzkie blizny przeszłości. Wybacz mi. Na zawsze twoja Esmeralda. No. On tak przeczytał ten list. Usiadł z powrotem na łóżku i zaczął myśleć. Ale to do jakich wniosków doszedł, dowiemy się kiedy indziej. Dzień idzie do przodu. Nie czeka na nikogo. I prędzej czy później słońce zachodzi ponownie. I tak ponownie wschodzi księżyc, tak ponownie trupy wstają ze swoich łóżek, trumien, sarkofagów. Wszyscy proszę pobudzenie krwi. Poza Zbigniewem, bo on już rzucił. Zacznijmy od ciebie, Pysiu. Budzisz się. Budzisz się. Coś ciekawego? Nic ciekawego. Jesteś w swojej norze. Te same ściany, ten sam smród. Ten sam ty. Ten młody Bóg. Dzisiaj jest ważny wieczór. Jest, jak najbardziej. Ubiorę ten swój garnitur naszykowany. Wyperfumię się odpowiednio. Tymi konkretnymi perfumami. Oczywiście. Masz tam taką starą, zardzewiałą, brudną wannę. Gdzieś tam w rogu. Zakorkowałeś ją, żeby nie wyleciała na podłogę. Wlałeś tam 20 tych flakonów. Po prostu pierdzielnąłeś się do wanny, tak gumową kaczuszkę bez głowy położyłeś. O, tak. Abyś był śmiertelnikiem, to szczypałoby cię jak cholera, bo to jest jednak na bazie alkoholu. Ale czujesz się świetnie. Pachniesz wybornie. Tak, mam nadzieję, że doceni. Chyba każdy, kto cię zobaczy albo poczuje, chociaż doceni twój wysiłek. Po tej kąpieli. Upiększającej. Podjadę do doktora. Do jego mieszkania. Tak. Ty masz jego adres, jak dobrze pamiętam. Gościłem tam. Nie. Nie byłeś u niego. Mieszkanie. Nie byłeś u niego nigdy. Nie? To było w gabinecie? Tak. Raz pojęłeś go w gabinecie, drugi raz w łazience w szpitalu. To przepraszam. Zadzwonię do niego. Halo? Danielu? Tak. Poznajesz mój głos? Owszem, oczywiście. Co robisz? Śniadanie. Kolację. Tak, kolację. Jesteś sam? Tak. Może byśmy się spotkali? Pewnie, gdzie? Zaprosisz mnie do siebie? Oczywiście, jak najbardziej. Jesteś sam? Jesteś sam.
Tak, jestem sam. Pracujesz dziś? Mam wolne jeszcze parę dni, nie. To powiedz mi, gdzie mam przyjechać, a potem wykasuj ten numer swojego telefonu. Oczywiście, podał ci adres. Jadę na spotkanie z moim małym przyjacielem. Jedziesz na spotkanie z swoim małym przyjacielem. Ja tylko przypomnę, że tam pod jego mieszkaniem będą gule. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Podjeżdżasz. Masz w swoim dacie z powrotem, tak? No, nikt jej nie chce, no to... Dobra, jest powrotem twoja, więc jak najbardziej. Podjechałeś, jak najbardziej. Całe miasto drogi, ale cóż. Podjeżdżasz pod jego mieszkanie. Jego... Dom, jak rozumiem. Tak, dom. Podjeżdżasz, wysiadasz z samochodu. Światło się pali na oknie, na piętrze. Idę. Idziesz. Jak wchodzisz na tą posesję, czujesz, że coś cię łapie za ramię. No, dobry. Kto mnie łapie? Odwracasz się, no. Jakiś taki... Paru typka tam stoi. Czterech. Tak? Jeden w kapturze, drugi ma taką chustę na głowie, jeden jest łysy. Ninja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy tutaj strażą obywatelską i niestety nie może pan wejść na tą posiadłość. Nie mogę wejść do lekarza? Nie. A to jest chyba bezprawne. To zależy, kogo uznajemy za prawo. Aha. A ten pan wie, że nie mogę się z nim spotkać? Nie musi tego wiedzieć. A kto was tu przysłał? Może się z nim porozumiem. Nasz szef i tyle w sumie wystarczy z informacji. Aha. Wasz szef. Jest was tylko czterech. Chyba wystarczająca ilość. Czyżby? Chcesz się przekonać? No. Nie było mnie tu. Używasz dominacji, czy... Byłem przygotowanym śmiertelnikiem, więc... Na gule chyba tak to nie działa. Gule chyba muszą... No musisz rzucać na gule. No to mogę rzucić, nie ma problemu. Miało. Chyba na wampiry tylko tak działa, że się rzuca. Znaczy no, na naturalne ogólnie. Więc na gule mi się wydaje, że też, ale nie jestem pewny właśnie teraz. Spoko, mogę rzucać. Okej, uznajmy, że to jest bardzo, bardzo, bardzo... Jest bardzo gulem. Tak gulem, że... Bardziej się nie da. No. Ech. Ile tam sukces? 5. Okej. Okay. Tego, który akurat stał przed tobą... Wymazałeś go. On ze mną rozmawiał, więc będzie miał najwięcej do powiedzenia, więc on nie będzie mnie kojarzył. Ciekawe. Biedni głupcy. Idę od drugiej strony, na niewidoczności przechodzę i tak. Że od tyłu mieszkania w sensie. Tak, no wejdę tam po prostu na niewidoczności, bo oni nie stoją pod drzwiami, jak rozumiem. Nie. No. W takim razie zrobię sobie test pobudzenia. Mhm. I wejdę. Weszłeś bezproblemowo. On akurat schodził po... Schodzi po soda, Daniel. Jedząc resztę tosta.
Zacznij zasłonę. Nie chciałbym, żeby ktoś nam przeszkadzał. Odłożył talerz i siu, zasłania. Siadaj, porozmawiajmy. Jak ci minął dzień? Dobrze, byłem na spacerze się. Przebiec posiedziałem trochę, czytałem książkę. A coś ciekawego się wydarzyło? Pamiętaj, że możesz mi wszystko opowiedzieć. Tak, ciekawego. Mam taką znajomą, chociaż nie wiem, czy ona jest znajomą już na tym etapie. Była tutaj chyba, nie jestem pewny, w nocy zeszłej, bo wspaniale. Pani Esmeralda. Tak. Pan wiesz? Znam ją. Bardzo dobrze. Cóż, wspaniali ludzie chyba się po prostu znają ze sobą. Doskonale. Wiesz. Nie chciałbym jednak, żeby nawet jej urocza buźka stanęła między nami. Musisz wiedzieć, że tylko ja jestem w stanie ci dać to, czego tak naprawdę chcesz. Podejdź, klęknij, posil się. Robię jak mu każesz. Posil się. Nic, co ona ci da, nie będzie się równać temu smakowi. Ale gładzę go po głowie. On tam klęczy przy mnie, że spija tę krew z mojego nadgarstka. To jest, to był ten sprawem pobudzenia, co rzucałeś, tak? Czy... Nie, to był za niewidoczność. A, okej, to poproszę cię o kolejny. Tutaj jest kolejny. Świetnie. Ale chciałbym, żebyś był szczęśliwy. Jesteś z nią szczęśliwy? Myślisz, że coś z tego będzie? To bardzo skomplikowana osoba. Ma swoje tajemnice. Wiem, widać to po niej, ale cóż. Byłbym szczęśliwy. Zatem nie będę wam stał na przeszkodzie. A jako że jesteśmy znajomymi z panią Esmeraldą, nigdy jej o mnie nie wspominaj. Nigdy. Oczywiście. Bardzo urzekają mnie takie romantyczne historie. To jest ten numer skrzynki pocztowej, na których będziesz opisywał każde wasze spotkanie. Jaka była, co mówiła. Chcę, żebyś był dla niej miły. Oczywiście. Nie przytakuj, niech to wyjdzie od ciebie. Myślę, że ona jest zauroczona tą twoją taką nieporadnością i graj to dalej. To, co teraz płynie w twoich żyłach, z pewnością doda ci pewnego wigoru i pewności. Bardzo dobrze. Bądź dla niej oparciem, którego ona oczekuje. Ale nie trzymaj swoich romantycznych historii tylko dla siebie. Podziel się ze swoim starym przyjacielem. Pewnie, jasne. Uważaj. Bo poza tym, że jest bardzo piękna, jest też bardzo niebezpieczna. Czterech ludzi stale obserwuje twój dom. Myślę, że będzie bardzo autentyczne, gdy zaniepokojony zadzwonisz do niej i podzielisz się z tym, że nie wiesz, co masz zrobić, że ci pomoże, że zapytasz, czy warto wezwać policję. To jest dobry pomysł. Właśnie. Pozwól jej sobie pomóc. Ona tak bardzo lubi pomagać. Tak zrobię. Tak zrób.
No. Dość tego uzewnętrzniania się. Podnoszę go tak za podbródek, trzymam do niego buźkę. Na razie graj niedostępnego. Naturalnego. Jakby coś się działo, zadzwoń na ten numer telefonu, ale w ostateczności. Na ten drugi masz wysyłać raporty. Zadzwoń, nagraj się i opisz mi, jak przebiegła wasza rozmowa w sprawie tych czterech oprychów. Będę cię obserwował. Dyskretnie. Zależy mi na tobie. Bardzo. No. Tylko powiem jedno słowo. Gdyby Daniel myślał głową, a nie penisem, jak czytał list od Esmeraldy, to wiedziałby, że Esmeralda już nigdy więcej się z nim nie spotka. Tylko tak, jak... No to ja teraz ci powiem, jak to teraz działa. On nie myśli głową ani penisem, on myśli krwią Zbigniewa w tej chwili. No to zobaczy. Jak więc to nie jest taki płytki, jak się wydaje. Powodzenia, Danielu. Dziękuję. Będzie bardzo długa droga. Ale na końcu może czekać na ciebie nagroda. Najwspanialsza, której nawet nie marzyłeś. Nieśmiertelność. Ale ja wynagradzam tylko skutecznych i lojalnych. Próbuj mi go tylko przemienić. Behold! Nie zależy ci na nim, musiałem ci przypomnieć. Żegnam go. A skąd wiesz, że mi na nim nie zależy? Może tę dyskusję później po nagraniu? Behold! I znika. Wychodzę z drugiej strony, tam gdzie ich nie ma. No. Wychodzisz. I idę do ratusza. Okej. Okay. Antonio Banderas. Budzisz się. W twojej celi. To jest chyba ten dzień, kiedy mamy kontrolę z naszego sanepidu. Więc chyba Antoni sobie przygotuje ten raporcik, go jakoś elegancko zepnie. I wyjdzie z tej celi, ubrany, umyty. Z raportem w teczuszce pod pachą. I się tak rozejrzy, czy ktoś tu jest nowy, czy to jeszcze nie ta godzina. Nie widzisz na razie nikogo nowego. Przynajmniej na korytarzu. Jak się przejdę, może rozejrzę za Łucją, może na kogoś innego wpadnę. Wpadasz na Dawida. Pana regenta. Antoni, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zgaduję, że Łucja przekazała ci wieści. Tak, Łucja przekazała mi wczoraj informację o tym, że o zbliżających się gościach pozwoliłem sobie przygotować raport z tego śledztwa. Świetnie, myślę. I pokazuję noteczkę. Mhm. Świetnie, dobrze. Chodź ze mną w takim razie, wręczysz im to osobiście. Dobrze. Antoni pójdzie z Dawidem. Kierujecie się do laboratorium akademickiego, w którym zwykle Dawid przysiaduje. Tam, na takim krześle obrotowym, przy papierach, siedzi osoba, której jeszcze nie widziałeś. Tutaj pewnie z inspekcji. A, dobry wieczór. Wiaduję, że pan Kownacki, tak?
Owszem, dobry wieczór. Ja tutaj się lekko skłoni. Dobry wieczór. Nazywam się Gabriela. Jestem wysłanniczką piramidy oraz nowym regentem. Widzisz, że Dawid tak... Czujesz gorycz w jego osobie. Taki niesmak tego wszystkiego. W takim razie, w jaki sposób mogę się przysłużyć? Cóż, co trzymasz w ręce, panie Antoni? Raport z mojego śledztwa. Pozwoliłem sobie wczoraj przygotować. Mogłabym go zobaczyć? Nie, najbardziej, Antoni przekaże. Mhm. Gabriela ma ubrane takie czerwone, skórzane rękawiczki. Nakłada swoje okulary. Cały czerwony płaszcz ma też na sobie i długie, brązowe włosy. Tak przegląda, czyta, patrzy. Dobrze. Aha. Świetnie. Aha. Cóż, zgaduję, że było dość sporo problemów z tym śledztwem. Cóż, nie ukrywam, natrafiliśmy na pewne perturbacje po drodze, ale udało się rozwiązać sprawę. Zwłaszcza do pewnego stopnia przynajmniej. Zwłaszcza ten gargulec. Interesujące. Dobrze, w takim razie. Tutaj wszystkie papiery przejrzałem, zadomowiłem się już w swojej celi. Antoni, może zechciałbyś towarzyszyć mi do tutejszego Elysium? Wasz książę, młody Wiktor, po nas zorganizował jakieś przyjęcie powitalne. Cóż, w takiej ofercie nie wypada odmówić. Wyśmienicie. Dawidzie, pozostawiam ci obowiązek ogarnięcia tutaj tych wszystkich papierów. Mam nadzieję, że uwiniesz się do momentu, aż wrócę. Oczywiście. Dobrze, panie Antoni. Proszę za mną. Samochód już czeka. To Antoni pójdzie za panią regent. No, pani regent. Wychodzę z laboratorium. I faktycznie na parkingu przed akademią czeka taki czarny SUV. Wyobraź go sobie. Na pewno nie prowadzi go jakiś kurt. To by było dziwne. Wiesz, on nie żyje. Nieważne. Siadacie na tylne siedzenie. Kierowca jest na miejscu. Jedziecie do Elysium. Powiedz mi, Antoni, jakie są twoje myśli w tej chwili o tej całej sytuacji, bo to jest trochę nagła zmiana w hierarchii. To jest nagła zmiana w hierarchii, ale potencjalnie na lepsze. Myślę nad tym, Antoni, rozważaj, też się trochę zastanawia, czy z racji na te zmiany na najwyższym szczeblu, czy on nadal będzie miał ten swój dostęp do biblioteki, jaki miał, czy może tutaj jakoś sprawa ulegnie zmianie. Kto wie. Jedziecie do Elysium. Esmeralda. Nie? Budzisz się. Dokładnie tak. Na półeczce obok widzisz, że leży nowiutki telefon. Super. No to wbijam sobie tam wszystkie telefony, które pamiętam, które zapisałam też. Ty Antoni, też otrzymałeś nowy telefon. Uznajmy, żeby już nie utrudniać. Mhm. Wpisuję też sobie numer doktora Daniela. I szykuję się na przyjęcie. Myślę, że ubiorę się najładniej, jak to jest możliwe. Ale to nie będzie elegancki strój, to będzie strój trochę wyzywający. Czyli po prostu z dużym dekoltem. Króciutka, mała czarna. Taka naprawdę króciutka. Taka dosłownie, jakbym się skryła, to pewnie pośladki byłoby mi widać.
trzy stringi pod spód, żeby jakbym się rzeczywiście schyliła, to żeby było widać. Mhm. I buty na wysokim obcasie. Okej. Okay. Jak się przebierasz, dzwoni twój nowy telefon. A czy kto dzwoni? Czy numer? Nie odbieram. Dzwoni jeszcze tak 3-4 razy. Nie odbieram w ogóle. Potem przychodzi SMS, Esmeralda, proszę odbierz. Ktoś obserwuje moje mieszkanie. Odpisujemy, że wszystko wyjaśniłam mu w liście. A ci, co go obserwują, to są moi ludzie. Tak mu odpisuję. On ci odpisuje, ale jak to twoi ludzie? Nie rozumiem. Proszę, odbierz telefon. Odpisuję mu, że chcę, żeby po prostu był bezpieczny. Tyle. W sumie tyle. Jeśli będzie dalej dzwonił, ja po prostu go ignoruję. Nie odbieram tego telefonu. Serce, okay. Gdyby moje serce biło, to teraz pewnie by krwawiło łzami. Takimi prawdziwymi, bo jej strasznie cholernie na nim zależy, ale nie może go zmusić do dzielenia życia z potworem. Ona jest potworem. No jak nie ty, to inny potwór, ale cóż. Esmeralda jeszcze nie ma tej świadomości, że inny potwór przejmuje jego życie. Mhm. Dobrze, ubierasz się. Chciałaś jechać z Antonim, prawda? Nie, ja się z nim umówiłam pod Elysium. Powiedziałam, że pod Rakutem, okay. Tak. Dobrze. Czyli ubierasz się i co dalej? I wzięłam taksówkę. Nie, ja idę pieszo. No tak, to jest niedaleko. Dokładnie. Ale jeszcze zerkam na lokal Mateusza, czy przypadkiem nie wrócił. Nie, zamknięte. Tam zaklejone taką... Okej, okay, ale mimo wszystko deską. Jeszcze też chcę spróbować do niego zadzwonić, czy odbierze. Ja wiem, że pewnie nie, ale próbuję. Poza zasięgiem. Pewnie coś się stało, ale... Idąc do tego Elysium, pewnie klnę, że wziąłem obcasy, bo pewnie one wbijają mi się w kostkę brukową, bo pewnie kostka jest tam gdzieś wyłożona. Ale trudno, ale idę. I przed samym dojściem tam, w to miejsce, jeszcze patrzę na telefon, czy Daniel do mnie pisał, czy coś dzwonił. Zadzwonił tak jeszcze, powiedzmy, z 8 razy i przestał, nie? Pani droga, co ty, pani tak klnie bez przerwy, taka zmartwiona, pani się wystroiła. O co chodzi? Co się dzieje, droga pani Esmeraldo? Rozumiem, że widzę mnie cię. Widzisz człowieka legendę, dokładnie. No, panie Mieciu, no... I to na spotkanie, więc... Spotkanie biznesowe? To tak dokładnie. Tak czasem trzeba. No tak, ja też wiem. A gdzie jest pana przyjaciel? A pan Zbigniew? Dokładnie. Załatwia pewnie też sprawy biznesowe. Ja na przykład miałem takie spotkanie biznesowe ostatnio. Tak? A gdzie tak? Pana spotkanie biznesowe? Bo chyba nie tutaj. Za seks shopem z żubróweczką. A kupi pan coś ciekawego chociaż w tym seks shopie? Nie, tylko tam jest takie fajne miejsce, takie kamienie, tam sobie można usiąść. Taki jest ten stolik, powiedzmy, bo to też taki kamień jest. To sobie rozstawiłem dwa kieliszki, rozlany dwóch kieliszków i wypiłem z butelki. A potem zabiłem tymi kieliszkami. Czy mam w portfelu jakąś gotówkę? Oczywiście. Wyciągam. Kim pan się miał spotkać? Daj mu. Z żubróweczką oczywiście. Widział pan tego młodego chłopaka, który tutaj sprzedawał te wajby i te wszystkie papierosów? Ale był i go nie było, tak nie widziałem go ostatnio. A coś ciekawego pan jeszcze widział? Bo pan jest w różnych miejscach ciekawych. Ciekawego widziałem psa, który zjadł wiewiórkę. Tak, zjadający wiewiórkę, to... Tak. To dziwne trochę. A nie, to się zdarza. Chyba w Częściej Słupsku. Niż pani myśli. Chyba w Słupsku tylko.
Wyciągam jeszcze jeden banknot. Dziękuję. Całuję rączki. Na pewno to jest wszystko, co pan chciał mi przekazać? Przekazać pani mogę całą mądrość, jaką posiadam, a tego jest sporo. Ale nie wydaje mi się, że bym na trzeźwo był w stanie. Wyciągam trzeci banknot. Dziękuję, całuję rączki. Dobrze, to teraz proszę powiedzieć, bo się śpieszę, jestem umówiona. A to nie będę pani już zawracał nie, tutaj, pani powiedzieć. Pięknych 4 liter. Proszę jeszcze powiedzieć to, co pan chciał powiedzieć. Ja powiedziałem wszystko, co ja chciałem pani dzisiaj przekazać, że pani pięknie wygląda, jest pani olśniewająca. Dobrze, proszę mi powiedzieć, gdzie mieszka pana przyjaciel. Chciałbym go odwiedzić później, wieczorem. Zależy, który przyjaciel. To jest tak, Czesiek, jest Mariusz, jest Borys, jest ten. Zbigniew. Tak już... Który Zbigniew to jest ten? Zbigniew Januszewski, Zbigniew Kowalski, Zbigniew Borysowski, Zbigniew Rybacki. Chodzę do niego bardzo blisko. Proszę ze mną nie pokrywać. Ja nie śmiałbym. Nie robi ze mnie idiotki. Nigdy, przenigdy jest pani ruda, nie blondynką. Gdzie mieszka Zbigniew? To chyba oczywiste, że w Słupsku, proszę pani, to miasto jest piękne, krajobrazy są doskonałe. Oczywiście, że osoba jego kalibru, jego dostojności, jego wspaniałości mieszka w tak wspaniałych mieście. Proszę więcej nie przychodzić do mojego hotelu. A ja nigdy tam nawet nie byłem w środku. Ale... Tylko na schodach piję. Ale jak pamiętasz, pozwoliłam mu przychodzić na zaplecze. Dostawał butelki i puszki. W tym momencie mówię mu, że proszę już więcej nie przychodzić. Dobrze, nie będę przychodził osobiście. Myślę, że już nie będziemy razem rozmawiać. Ukłania mu się. Łamie pani moje serce, ale cóż, nie śmiem odmówić. Pana, o informację pan na pewno je ma. Zatem, skoro pan nie udzielił mi informacji i robi ze mnie idiotkę, nie mam więcej przyjemności z panem rozmawiać. Odwracam się i idę w tym kolizji. Życzę miłego reszty nocy. Nie będę tego życzyła mu. Po prostu się nie odzywam. Idę. Wchodzisz do środka. Zbigniewie, ty jesteś następny, który przybył na miejsce. Znaczy... Esmeralda, tam czekasz w tej takiej wnęce, w tych drzwiach. Czekam przed, dokładnie. Zbigniewie, ty przyjeżdżasz. Ale no to ja idę. Widzę ich, ją. Widzisz ją, ale widzisz też Miecia. Możemy z Mieciem. No to idę do nich. No, starzy przyjaciele. Zapach roznoszę odpowiedni. Panie Zbigniewie, pan pachnie bardziej wykwintnie, dostojnie niż zazwyczaj. Co to za okazja? Czy tak się pan wystroił jak magister? Mieciu. Goście ważni do nas przyjeżdżają z zagranicy. Nie szwędaj się tu. Wiesz... Zejdź z radaru bardziej niż zwykle. No, co tam jest tam? A w porządku, to miałem właśnie przed chwilą rozmowę z panią Esmeraldą. Była trochę taka wzburzona jakimiś rzeczami, obdarowała mnie tutaj tymi oto banknotami polskiej waluty. Daj połowę. Pewnie, proszę bardzo, trzymaj. Chowam sobie tutaj. No i... Nie, że ja potrzebuję tych pieniędzy, tylko chodzi o zasady, nie? No tak, on to rozumie. Po której stronie smyczy jest. Wzburzona była. Przejdzie jej. Może to, wiesz. No cóż, zabroniła mi już po butelki przychodzić. Powiedziała nie przychodź. To ja powiedziałem, że osobiście nie przyjdę. Maćka wyślę. Myślałem. Pa, ty mam klucze dorobione. Do hotelu? Do tyłu, no. Zbigniew? Wyciągam tą 50 i mu ją oddaję. Powiem, teraz mnie naprawdę mile zaskoczyłeś.
A co ją tak zburzyło? Ty? Mam nadzieję, że nie ty. Nie, ja absolutnie nigdy. Znaczy, po części też może ja. Nie chciałem udzielić informacji o lokacji twojej posiadłości, twojej willi. Bardzo dobrze. Nie śmiałbym tego nigdy zrobić, poza tym ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Pytam drewem po pijaku. To jest taki wewnętrzny radar, który mi się tylko podczas procentów uaktywnia. Wink, wink. Dobra, słuchaj, to jest ważne. Dobra. I póki ci nie powiem, trzymaj się od tego miejsca z daleka. Pewnie. Tak, idę do monopolowego. Idź do monopolowego, tutaj gdzieś zjadą naprawdę straszne, strasznie osobnicy. Kibice Legii. Gorzej. Polonii. Jeszcze gorzej. Słuchaj. Nie w Słowsk. Idź. Przyjdź jutro. Aż się uspokoi. Oczywiście. Uważaj Mieciu na siebie. I dziękuję ci. Dziękuję ci za twoją dyskrecję, naprawdę. Przytulam go. O, ciebie też. No. Swoich trzeba chronić. Swoich trzeba chronić. Dokładnie tak. Do udanego wieczoru, tak się kłania w pas. Panie Zbigniewie. Ja mu czułeczko. No. No. On tobie też. Mo. No. I rozstaliście się w pokoju. A ja stówka do przodu. Dokładnie. I widzisz Esmeraldę stojącą pod wejściem. Tak, ja stoję, poczekaj, nie wiem, ja stoję i patrzę w ten telefon, jak nie patrzę na dookoła, więc nawet jeśli Zbigniew macha to ja nie patrzę. Patrzę w telefon i widzę tyle tych nieodbranych połączeń, więc wysyłam tylko SMS-a, że bardzo bym chciała, ale nie mogę. I wysyłam mu serduszko. Nie zniechęcasz go w ten sposób. Nie zniechęcam, znaczy nie. Daję mu pewne pole do popisu. Jeśli będzie mu zależało, to będzie walczył o Esmeraldę, a jeśli nie, no to... Będzie walczył ogniem i mieczem. Zbigniewie, podchodzisz do Esmeraldy. Pan Antoni... No, Antoniego nie ma jeszcze, tak? Jeszcze nie pojawił się w swojej osobie. Ależ się odjebałaś. Ja teraz spojrzałam znad tego telefonu. Zobacz, ci macica nie wypadnie. Sprawdzam, czy jest tutaj ktoś wokół nas. Czy jesteśmy tak rzeczywiście sami. Po co ci... Aha, dobra. Poza odchodzącym gdzieś tam w tle Mieczysławem, jesteście sami. Podchodzę do niego bardzo blisko, tak żeby tylko on to słyszał. I mówię dość szeptem. Czego ode mnie chcesz? Co mam ci dać? Po co ci było moje schronienie? Żeby z tobą porozmawiać. Mogłeś zadzwonić. Nie mam do ciebie telefonu. Masz. Mam nowy telefon. Nie znam go twojego telefonu na pamięć. Nie znasz? Nie. Teraz pytam się ciebie, co ode mnie chcesz? Co mam ci dać? Za co? Żebyś zostawił mojego ojca w spokoju i nigdy więcej się z nim nie spotkam. Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Pamiętasz? To nie ja za nim chodziłem, tylko on za mną. Dobrze, nie ma znaczenia. On za tobą nie będzie chodził. Dopilnuję tego. Masz wiesz, że on o nas wie. Dlatego pytam się, co chcesz w zamian. Za moje milczenie? Za to, żebyś zapomniał o jego istnieniu i nigdy więcej do niego się nie zbliżał. I nie zrobił mu krzywdy. Jeżeli on będzie się trzymał ode mnie z daleka... Będzie. Zatem nic mu z mojej strony nie grozi. Masz rozwiązać ten problem. To problem, który dotyka nas wszystkich. Jeśli do tej pory on to wszystko wiedział i nie wykorzystał... Był w śpiączce! Ale podejrzewam, że wcześniej wiedział. Skoro wiedział o mnie, to
To nie jest tak, że tylko walnąłeś w łeb i nagle wszystko... To jest wiedza, którą on posiada. Bo musiał zdobyć dużo wcześniej, niż to, że wyjawił ci. Nie wiem, jak to wyglądało. Więc jeśli nie... Poza tym jestem jego córką. Nie zrobi nic przeciwko mnie. Mnie kocha, rozumiesz? Nie wiem, czy znasz takie uczucia. Jak miłość. Ojciec dla dziecka zrobi wszystko, żeby go chronić. Masz już nowego ojca. Tusia. Tak, mam. A gdzie twój ojciec? Smeraldo. Spuszczam to pytanie tak jak deszcz po kartce. Smeraldo, jeżeli on będzie się trzymał od naszego rodzaju z daleka, to na to wszystko, co nas łączy, łączyło i jeszcze połączy. Nie ma szans. Czujesz? Zastanawiam się, jak to się stało, że w momencie, kiedy poznałam doktora Daniela, również dokładnie identycznie jak on. Nagle, wcześniej znaliśmy się, byłam bardzo blisko ciebie, siedziałam na twoich kolanach, nie pachniałeś tak. To tajemnica. Jeżeli on będzie się trzymał... Rozwiążę ją. To będzie ciekawa rozgrywka. Jeżeli on będzie się trzymał daleka od nas, to przez to, co nas łączy, odpuszczę mu. Masz na myśli, że będzie się trzymał z daleka od nas. Bo nie ma szans, żebym ja z nim się nie widywała. Odjeżdża Su, którego wysiada Antoni w towarzystwie jakiejś innej kobiety ubranej w czerwony płaszcz. Antoni i jego szofer. Ja tylko tak zerkam, no nie, wystawił mnie, z jakąś inną lafiryndę se wziął. I podchodzę do was. Dobry wieczór, mówi kobieta. Zbigniew. Pani Regent, to są moi współpracownicy w kwestii śledztwa, pani Esmeralda oraz pan Zbigniew. Miło mi was poznać. A również miło. Rączki całuję. A Regent to jakaś szyszka? Nasz nowa przedstawicielka władzy mojego klanu. Nazwijmy to w ten sposób. Przewodnicząca klasy. Można tak to nazwać. Widzę, a panienka na dłużej? Rozmowę. Cóż, przyjechałem tutaj, by przyjąć obowiązki pana Dawida, więc gaduję, że zostanę tu przez jakiś nieokreślony czas. Rozmawialiśmy o perfumach, mój drogi przyjacielu. Jak myślisz, czy pachnę godnie? I tak w jego i w jej też kierunku. Zniewalająco, drogi panie. Pani Esmeralda zarzucała mi, że capię szlamem. Taki wręcz oszałamiający zapach. Kąpałem się cały wieczór. Tak to się... Ja tylko to opiszę, jak to pachnie. To nie jest zapach perfumu, to jest zapach, jakbyście wyleli skoncentrowany środek chemiczny na środek kotnika. To jest taki zapach. Tak jak mówię, oszałamiający. Jest taka, w Requiem jest taka dyscyplina z moją, taka linia krwi, że mogą toksyczne opary wydzielać. To jest coś w tym stylu. To jest pierwszy etap do zrobienia mojego spawning poola. Zatem wchodzimy do środka. Panie Antoni, czy pan będzie towarzyszył pani regentce, czy pan ze mną zostałem wejdzie? Przez panią regent zaproszony, także rozumiem. No nie wypadało odmówić. Oczywiście. Zatem pan Zbigniew pewnie wejdzie ze mną. No wystawiam jej rękę. Wyciągam. Właśnie łapię go za rękę. Uważaj, bo ci słowa wystaje z butów. Tak do niego mówię, ale to tak cichutko, żeby ty kąt usłyszał. Regentka jeszcze mówi, panie Antoni, dołączy do nas jeszcze jeden przedstawiciel naszego klanu, pewnie tu już niebawem pewnie. Znacie się już z tego, co mi mówił Michał.
Lindę. Ach tak. Dziękuję za sesję. Dziękuję.